Państwa na moją pierwszą wystawę w Politechnice, a 27 w kolejności. Właśnie zmierzam na Wydział Chemii inną niezwykle drogą w okolicy pięknych drzew. No i za chwilę znajdziemy się w pachu chemii. Do zobaczenia. Tutaj dostałem ładny kalendarz, z tymi najnowszymi wydawnictwo. Jak chcesz, to możesz zobaczyć. Bardzo miło. No. O, ta pani tutaj siedzi. I oni, fajne jest, bo pani powiedziała, żebym przyniósł tytuły pracy, wszystko, dokumentację, bo oni odsyłają do Warszawy, wiesz. Do Banku Informacji. Nie bywa na wystawach, no i zwłaszcza w galeriach. No ale w galerii to dobrze wygląda. No tak, tak, tylko nie ma, bo to się nie sprzedaje w galeriach zupełnie, bo ludzie wolą oleje. Trochę mniejsze formaty. No tak, tak, tak. Dotarła wiadomość do Mariusza, fajnie. Dotarła, tak. Cieszę się. Już nie widzieliśmy się z 5 lat. No tak. Ostatnio, jak pamiętam, to na wystawie pałacowej. To już nie ma tego klubu garnizowanego. No nie ma. Się rozebrać. O tak, bardzo tak miło, że poczta kursuje, dobrze. Słuchaj. O. Miło nam. Nie jest tu łatwo trafić. O, witam. Henryka przyprowadziłem. O, bardzo miło, cieszę się. Też. Moja taka retrospektywa, tak 10 lat obchodzę tego dużego formatu. Pozwolisz, że ci wręczę swoje dzieło. O jest, własne. Dziękuję. Proszę, siedziałem na końcu, to jest moje. No to może takie malowałem. Będziemy się widzieć, będziemy się jeszcze widzieć, będę pamiętał na innych wystawach. No piękne są. Ja ci nie powiedziałem, najważniejsza wiadomość. 19 już jest jeden termin zaklepany. 19 lipca jest plenum na Kępowiśnie. To już jest, wiesz. A bez pani K. A to już tego ci nie powiem, abyś chciał być na Święcie Błysztynu, bo pewno będzie ci to interesować. A tutaj ci dam, jakbyś podatek płacił, to może 1% właśnie na stowarzyszenie. Ja też za długo nie będę, bo też muszę liczyć jeszcze moje odwiedzi, nie? Ale dużo ludzi przyszło. No dużo, ale ty, dziewczyn nie ma. Nie wiem. No, śmiały być. Czarownice, może mi coś wypadło, jakaś łysa góra czy coś. Ja to bym na Mont Blanc wolał.
bo jeszcze nie byłem. Ale byłem na, na Krzyżnym, byłem, o, na Świnicy byłem, o, pół Orlej Perci zlazłem, nie spadłem. To co, czyli taki niedokończony, gdzie też jest ma klimat, i potem jest psucie. No ale to trzeba było w kontekście pokazać, czyli takie i następne, nie? Tak, jest na zaproszenie. No ja myślałem, że to jest właśnie Marek dzwonił. Jeszcze tam 2 godziny temu dzwonił, że do rady. Filmuj tutaj pana idzie. O. Proszę państwa. Proszę państwa, zapraszamy. Dzień dobry. Mam ogromną przyjemność w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego powitać państwa na kolejnym wydaniu naszej galerii. Galeria ma już wiele, wiele lat tradycji, ale dzisiaj kolejne wielkie wydarzenie, otwarcie wystawy pasteli prac pana Andrzeja Wiśniewskiego, którego mamy zaszczyt gościć. I chciałbym serdecznie podziękować, że przyjął nasze zaproszenie. Przez kilka tygodni te obrazy będą mogły towarzyszyć pracownikom uczelni w ich codziennym życiu i będziemy podlegać wrażeniom, które one wybierają na wszystko. Wszystkiego dobrego, życzę w dalszej pracy. Jest wśród nas pan rektor Wojciech Wolf. Bardzo bym prosił o zabranie głosu. Ja chciałem państwa przede wszystkim przeprosić za opóźnienie. Proszę państwa, ja zawsze z radością przychodzę do tej galerii, zresztą jestem pracownikiem tego wydziału. Może teraz nie mam tak wielu okazji, żeby tutaj spożywać posiłki, ale przez wiele lat spożywałem tu prawie że moje codzienne obiady. Zawsze oglądałem obrazy. Ja chciałem powiedzieć, proszę państwa, że sztuka powinna być obecna wśród nas. Politechnika popiera wiele takich inicjatyw kulturalnych. Mamy wieczory na Politechnice, wieczory muzyczne. Mamy teraz teatr studencki, który co prawda miał tylko jedną premierę, ale chyba będzie miał więcej. Chór, świetny chór, orkiestrę. Żeby wymienić tylko najważniejsze. Ale proszę państwa, ale taką trwałą, mniej ulotną formą sztuki jest malarstwo. I w tym sensie ta galeria, która jest najstarsza, ale również inne galerie na Politechnice pozwalają nam dłużej obcować i obcować z tą mniej ulotną formą sztuki. Ja cieszę się, że pan zechciał wystawić swoje obrazy u nas. Naprawdę przyjemność patrzeć na te pejzaże. Mam nadzieję, że będzie pan jeszcze w przyszłości również u nas wystawał. Gratuluję również panu dzieł wszystkich. Dziękuję państwu. Proszę państwa, ten młody człowiek, zresztą podobnie jak ja, z tymi murami jest związany od dzieciństwa. Jego ojciec, który był również przyjacielem mojego ojca, zaczynali Politechnikę jeszcze w Warszawie przed wojną. Pan docent doktor habilitowany inżynier elektryk, który był moim wykładowcą, zdawałem u niego egzamin na wydziale elektrycznym i Andrzej spędził tu w naszych murach dzieciństwo, jeździł na kolonie. Czego jest dowód tam? Właśnie wracam do tego, że tam jest ściana, która jest historią. Jest pokazuje, że rodziny, które tutaj występują i ojciec elektryk, syn artysta, kiedyś malowali wspólnie kawałki Polski pięknej. To są obrazy sprzed ilu lat? Sprzed 30 paru lat, kiedy no, tata amator, a syn przyszły wspaniały malarz. Już wtedy byłem 10 lat w branży, bo od trzeciego roku życia. Proszę państwa. A czy zachowały się dzieła? Tak, zachowały się zdjęcia początku. To jest właśnie, tam jest ściana poświęcona, która będzie sfotografowana i pójdzie do muzeum naszej Politechniki. Proszę państwa, tyle jeżeli chodzi o te związki jego z naszą uczelnią. Natomiast skończył naszą Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w 1991 roku w pracowni malarstwa profesora Pungera, grafiki profesora Łabęckiego.
Pamiętam go jeżdżącego jeszcze przed 10-15 laty po Polsce w takim jak gdybym teatrze rysunku, rysował to co jest ciekawe, żywe, ludzi, stworzył galerię ciekawych typów, postaci. Przez to, że wychował się w naszym środowisku naukowym, też w tym naukowym środowisku stworzył galerię profesorów naszych tutaj Wydziału Mechanicznego. Jest jego przepiękne wydawnictwo z tego, z tym związane. Natomiast to, co widzimy tu, to jest podpisane 2009, czyli pracuje na bieżąco, pracuje to, co widzi. To są większość obrazów jest rysowanych z życia. Tu już kiedyś mieliśmy taką wystawę, gdzie to jest tworzone nie z obrazu, nie z zdjęcia, tylko z natury. I to się czuje, to piękno tej natury, ciepło z niej bijące, chęć życia, radość życia. W mojej ocenie jest tym najważniejszą, tą najważniejszą cechą tej wystawy, jak również Andrzeja Wiśniewskiego, który tę radość życia z sobą niesie i nam ją tu kawałek przedstawi. Dziękuję Ci. Także to jest jakby wystawa obrazująca 10 lat dużego formatu. Tu starałem się ludzi przekonać, że pastela jest równie dobrze oglądana, a poza tym lepiej przedstawia naturę niż olej. I to mi się udało, bo właściwie pod tych wystaw wielkoformatowych ludzie zaczęli gromadnie przychodzić na moje i zaczęli w ogóle zauważać, że rysuję, maluję pastelą, bo tak jak zrobiłem mały portret, formaty, to wtedy nikt nie zauważał, wszystko jest do siebie podobne. A zaczynałem właśnie od tego formatu A4, który potem niestety dla mnie był za ciasny i rok później, za rok będę obchodził dziesięciolecie formatu takiego największego plenerowego, który jest, wynosi 50x70, czyli to jest format B. Bo ten format biurowy jest A, a ten właśnie taki, który przedstawiają te obrazy, to jest format B, B1. No i właśnie to jest jakby przetworzenie tego, co tutaj pokazane. Natura rodzica wychodzi, czyli symbolika. No i jak mam publiczność, to mówię dużo mówić. Nie, mówiąc o tym B1, A4 nie powie nikt inny poza tym synem inżyniera. Nie muszę, ja muszę, ponieważ zmieniłem projektowanie typografii. Ojciec, jakby z ojcem pierwsze kroki stawiałem i on mnie przekonywał do plenerów, do fotografii, do innych rzeczy i właśnie no, to obrazuje ta wystawa. Cieszę się, że przyszło tyle osób i zapraszam do mojego poczęstunku. Dziękuję. No, bardzo miło. Dziękuję. Może zjemy faworka. Może, bardzo prosimy. No w ogóle wystaw naszego współdziałania i tak dalej. Jak to? Nasza galeria ma troszkę dłuższe tradycje niż ta, która zaistniała na Politechnice Łódzkiej, bo historia Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi sięga roku 1924, kiedy to władze miasta, Wydział Oświaty i Kultury, Wojewódzki Wydział Oświaty i Kultury oraz prezydenci miasta Aleksy Rzeski
i Marian Cynaski zdecydowali o tym, żeby ta galeria zaistniała w Łodzi. W tak krótkim okresie od momentu zakończenia I wojny światowej. I z wyjątkiem tego okresu okupacji trwa nieprzerwanie i w tym roku przypada 85-lecie istnienia Miejskiej Galerii Sztuki. Przez ten okres przygotowaliśmy ponad 3400 wystaw, zarówno w kraju, jak i za granicą. I od pewnego okresu zaczęliśmy również współpracę z Galerią Politechnika. I tutaj wspólnie zorganizowaliśmy też szereg wystaw. No już kilkadziesiąt. Tak, kilkadziesiąt wystaw i to najprzeróżniejszych dziedzin sztuki. Ale głównie w grę wchodzi tutaj malarstwo, grafika, rysunek, a więc te podstawowe dziedziny sztuki. Zdjęcia też były. Tak, naszego profesora zresztą. Dziękujemy bardzo za pomoc i wsparcie. To, że możemy na tytułach katalogów wymieniać, że pod egidą właśnie Galerii Miejskiej podnosi, czy utrzymuje ten wysoki standard artystyczny, który tutaj przedstawiamy właśnie w różnych kierunkach sztuki. I myślę, że no, dla niektórych tych innych form ta powierzchnia nie będzie odpowiednia, bo wtedy trzeba do rzeźby czy do czegoś trzeba trochę większej przestrzeni. Ale to może władze rektorskie wtedy nam w jakiś sposób to pomogą, żeby znaleźć takie miejsce. Z całą pewnością. Także dziękujemy za szczególną współpracę. Myślę, że co najmniej dwa, trzy tygodnie. To Dorota się wybiera, bo miała nawet dziewczyn, ale tam coś. Ale chcesz podzwonić o to, że widziałem, że mi się wypadnie w przyszłym tygodniu. Dwa zamówienia. 10 lat, te duże formaty. A chciałem powiedzieć, że profesor Grabowska już parę takich ma swoje fałki.